Zobaczcie sobie podgląd, pięknie przygotowany, jak piękny market jest. No i pozostaje poczekać. A to aż zobaczę komunikat, że jest już live i przejdziemy do rywalizacji. Czekamy jeszcze na V6, żeby zajęli swoje miejsca. V6 pomału zaczyna zajmować swoje miejsca. Czekamy jeszcze na jednego gracza. I za moment powinna się rozpocząć pistoletówka. V6 będzie prawdopodobnie po stronie agencji. Po stronie rebelii będzie nasza nowa drużyna Melivora. Kpenzis. Dobrze, czekam na komunikat. Mogę już pomalutku wyłączać muzykę i pomalutku przyjmować się tym, co się tutaj dzieje. Zobaczmy. Dobrze, czekamy na restart. Jeszcze nie ma restartu. Więc możemy już pomalutku zrobić wszystko. Jest i restart, więc już za moment rozpocznie się starcie na mapie Market, proszę Państwa. Drużyny już w gotowości na to, żeby powalczyć na tej fantastycznej mapie, gdzie będzie ogromna walka o punkt B. Czekają na nas niewyobrażalne fragi, pokazujące tego, jak niesamowity refleks, jaki niesamowity... Torrent, weź ty mi powiedz, jak działa to przyznawanie tymczasowego transcodingu. Żeby mieć tymczasowy transcoding, musisz być pierwszym streamem w danej grze i ta gra musi mieć przynajmniej chyba 100 widzów, coś takiego. 100-150. I wtedy rozdaję top tej gry. Rozdaję... No, to już dał permita. Nie mogę nie sam restartu robić. Halo, ja tu już przygotowany do rywalizacji, a tu się co tutaj dzieje? Osiem głosów na yes. Powinno styknąć. Ewidentnie. Czy się manko, Remzi? Manko wszystkim. Hello, everybody. Jest i restart. Więc rozpoczyna się rywalizacja pomiędzy drużyną V6 oraz drużyną Melivora Kpenzis. Tak, jest. Jeszcze na coś czekamy. Jeszcze nie wiem na co. Jeszcze na coś czekamy. Coś jest nie tak. Jednak restart nie został wykonany. Holy fuck, this shit, fuck! Czemu stoimy w miejscu? Co się dzieje? Czemu akcja się nie dzieje? To jest grane! Guys, we need to restart. No dobrze by było, żeby serwer był zrestartowany. To jest takie trochę dziwne. Nie wiem, czy będzie w końcu live, czy nie live. Tak, teraz jest live, teraz jest live, teraz już zaczynamy grać. Więc rozpoczyna się runda pistoletowa pomiędzy V6 oraz... Ciężko do wymówienia nazwy Melivora Kpenzis. Będę po prostu mówił MC, jeżeli pozwolicie. Więc gracze pomalutku przygotowują się. Oczywiście pistolety w dłoń, dozwolone są noże oraz pistolety, dowolny pistolet, dowolny nóż. Nie można korzystać prawdopodobnie z nade'ów, z tego co kojarzę, i karabinów, więc runda pistoletowa zadecyduje, która drużyna będzie rywalizować, po jakiej stronie. Jak na razie mamy presetowane, że V6 będzie po stronie agentów, po stronie rebelii będzie drużyna MC. Czekamy ostatnie sekundy i jedziemy live. To już jest na 100% live. Przypominam,
zwracajcie uwagę na X-ray i na to, kogo obserwujemy, przez co nie będziecie mieli dziwnego nieporozumienia, że ej, ale przed chwilą oglądałeś niebieskiego, teraz masz pomarańczowego, czemu nie zabija pomarańczowego? Tego typu staw, więc to są takie główne punkty, na jakie warto patrzeć. I bardzo ważny jest dolny pasek, który pokazuje, jak jest, wygląda sytuacja z punktami. Zobaczmy mapę taktyczną, widzimy, że potencji pomalutku zmierza ku B. Raczej drużyny nie będą myślały o tym, żeby odbijać punkty, chyba że będzie dojdzie do sytuacji dość ciężkiej, na przykład 1 vs 5 i już mamy pierwszy frag od Sweet Home Salamander, który zgarnia pola. No i mamy już jednego gracza ubyło, mamy 5 vs 4. No i teraz może być push na B, dokładnie tak, V6 robi push na B. Peter widzi, że laserem ktoś już świeci i jest frag. Peter zdejmuje Salamandrę, który już mamy piękne pomszczenie. Widzimy, że Patrick crawlem zaczyna odbijać B. Nie widzi tego przeciwnika, no ja widzę już jak byk, że jest tam przeciwnik. Widziałem prawą rękę, widzimy, że Patrick nie zwróci na to uwagi, punkt jest w tym momencie zatrzymany, mamy pasywny B, mamy odporny B, no i potencji zgarnia Patryka. Peter teraz dostał info, że jest tam jeden z przeciwników, będzie próbował go zdjąć, jak na razie nie może dobrze trafić. Dopiero teraz udało się zrobić pestkę i mamy sytuację 3 versus 2, widzimy, że AD2... Ciężko będzie mi powiedzieć ten pseudonim, niech będzie to AD. Cały czas próbuje pilnować swój punkt. Ninja pomalutku zmierza ku A, żeby móc wybawić swój team. Widzimy, że B zostało odbite, więc w tym momencie cały team V6 jest w gotowości do tego, żeby zaatakować przeciwników. No i co zrobi MC? Jak na razie Ninja stara się odbić A. Widzimy, że pomalutku zmierza przeciwnicy i pięknie Michael go złapał, więc zostaje nam już tylko AD, który musi odbić punkt, żeby wybawić swoich teammateów. Mam 65 sekund na to, by zgarnąć tutaj Fragensa. No i co teraz? Teraz stanie, widzimy, że przez X-Ray, że jest za helikopterem jeden z graczy Physics i udaje się zdjąć pola, więc pomalutku zaczyna być C kapowany przez Patryka, więc musi się śpieszyć. AD widzimy, że trzyma B, no i jeżeli on tego nie ugra, aj, nie zauważył przeciwnika, więc tym sposobem drużyna Physics ma prawo zdecydować, po której stronie odbędzie się rywalizacja. Czy wolą zostać, czy będzie stay, czy będzie choose? Chyba zdecydują się zostać V6. Więc tym sposobem runda pistoletowa zamienia się już w rundę normalną. Przypomnę, że jest to już półfinał tego turnieju. Czekam na restart. I powinna się rywalizacja już rozpocząć. Na poważnie, bez już only pistol. Tym razem już z normalnymi karabinami. Jestem ciekaw, czy będziemy mieli podobną sytuację jak w przypadku mapy District, gdzie będzie się cała akcja będzie cały atak odbywał się wokół tak naprawdę tego zniszczonego B, wokół tego zniszczonego helikoptera, czy tam śmigłowca, że sobie tam chcecie nazywać. Niezmienione, więc za kilka sekund rozpoczyna się runda numer 1, prawdziwa runda numer 1. V6 po stronie agentów, zresztą widać po stronie Rebelii mamy drużynę MC, czyli Malivora Capensis. Widzimy, że tutaj ciekawe zastosowanie, mamy AK-74U, jeden gracz jest AFK. Ujujuj, coś tutaj się nie za fajnie szykuje. Jeden z graczy jest Ripping Pepperoni, być może czeka nas pauza, zobaczymy. Jak na razie akcja się toczy. Nie jest zezwolone robienie pauzy w trakcie rundy, dopiero po zakończonej rundzie, więc prawdopodobnie akcja odbędzie się tutaj w systemie 5 vs 4. Widzimy, że Paul pomalutku zbliża się do komisariatu, żeby odbić C, ale widzi, jeszcze on nie widzi, ale my już widzimy, że ktoś stara się pikować tą miejscówkę i był szybszy. Salamander okazał się być pies, co on tutaj ogarnął. Udało mu się ładnie wypikować jednego z graczy, przewidzieć, gdzie on jest. Punkt brawo zostaje odbity przez Patryka, więc mamy już sytuację 2-1. Widzimy też snajpera Ninja na daleko, to jest chyba SKS, będzie zmieniał pozycję, być może chce pomóc swojemu teammate'owi na A. O malutku nam się drużyna wysypuje z 5 versus 4. Widzimy, że Doc Holiday już jest gotowy w grze, jest już dostępny, więc jak na razie sytuacja w punktach 2-1, A i B jest przez V6 odbite. Widzimy, że Sweet Home Salamander jest obok Petera. I Peter być może ma okazję zdjąć fraga, jeżeli tylko popatrzy się w prawo. Widzimy tą sytuację, mamy znowu
akcji na pik i Salamander teraz pięknie wykorzystuje okazję, zgarnia fraga, więc tym sposobem już zdobywa dwa w tej rundzie. No i co się teraz stanie? Widzimy, że Michael próbuje utrzymać A. Bardzo tutaj znana kampa za tymi regałami. Widzimy, że pomalutku znowu zaczynają pikować przeciwnicy. Doc Holiday zostaje wyeliminowany. No i zostaje 4 versus 3. Kolejny pada 4 versus 2. Więc Ninja decyduje się zrezygnować z ataku na A. Po cichutku próbuje pikować AD. Cały czas kontroluje C, żeby nie udało się V6 odbić tego punktu. Więc mając 60 sekund na zegarze, raczej V6 nie będzie chyba próbował, choć Paul pomalutku zaczyna pikować plażę, obserwując, czy przypadkiem ktoś nie kontroluje tego komisariatu. No jestem ciekaw, czy będzie jakiś push wykonany przez V6 na właśnie punkt C, czy też nie. Widzimy, że Ninja cały czas na spokojnie próbuje obserwować, a czy przypadkiem nie ma tu jakiegoś przeciwnika. 35 sekund pozostało na naszych ekranach. No i Ninja musi się pośpieszyć. On chce zrobić overtime. Ja to wiem, że on chce zrobić overtime, no ale musi przepikować cały ten hangar. Oj, niestety nie był zoomowany. Cóż za błąd w wykonaniu Teamu MC, więc zostaje nam już tylko AD, który zmienił sytuację. O, pięknie, dało mu się zdobyć fraga, ale security. Paul zdejmuje go. Zdejmuje go nożem, więc tym sposobem mamy pierwszą zwycięską rundę dla Teamu Physics. No, to była bardzo ciężka runda do ugrania, jeżeli mam być szczery. Wszystko ze względu na to, że mają sytuację 5 versus 2, czy nawet 4 versus 2, no lepiej by było jednak albo skupić się na defendzie swojego punktu kontrolnego i powolnym puszu na środek, niż odbicie całkowitej odwrotności. Jeżeli drużyna ma C, to raczej nie powinno się odbijać A w takiej sytuacji, bo jeżeli odbiją A jakimś dziwnym trafem, no to C od razu zacznie być odbijane i wtedy gracze mogą być traceni. Znowu dochodzi do dziwnej sytuacji typu 4-2, 5-2, więc warto by było mieć to na uwadze. Wydaje mi się, że MC miało jakieś tam taktykę w zagraniu, no ale ponieważ jeden z graczy odpadł, no więc AD no musiał zrezygnować z tej obrony na B. No i widzimy, że teraz Ninja troszeczkę agresywnie próbuje odbijać B. Widzimy też Patryka, który będzie próbował utrzymać punkt sporny, ale jest już drugi gracz z drużyny MC, który próbuje odbijać B, więc tym sposobem postęp idzie do przodu. Próbują cały czas pikować Holiday i Ninja. Gdzie jest ten przeciwnik? Gdzie się chowa Patryk, który utrzymuje punkt, chociaż wie, że no, za wiele mu to nie daje, tym sposobem zostaje zdjęty przez Salamandrę. No i zostaje już nieciekawie, jest 3 versus 5. René musi powalczyć tutaj. Próbuje od mostku, ale no, musi chyba raczej zmienić lokalizację, ponieważ jeżeli teraz się wychyli, to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie zginie. No i Michael decyduje się wejść na B, jest punkt sporny. Ktoś tu trzyma i to jest niemal cała drużyna B, utrzymuje B. Cała drużyna stara się utrzymywać ten punkt kontrolny, żeby nie udało się odbić, więc tym sposobem mamy nieciekawą sytuację dla drużyny V6. Dość ciekawa taktyka, żeby cały ten B utrzymać. René będzie myślał nad C. Widzimy, że tam w daleko znajduje się potencji i utrzymuje komisariat. Michael zdejmuje tutaj jednego z graczy Teamu MC i robi nam się 2 versus 4. To jest dość kluczowy ten punkt. Jeżeli ma być 4, to B jest naprawdę kluczowe. Chociaż na miejscu Michaela i René próbowałbym odbić C. Widzimy, że potencji decyduje się jednak pomóc swoim współtowarzyszom, robić im prawdopodobnie plecy. 70 sekund na naszym zegarze. B zostaje cały czas nam blinkuje na naszych ekranach, więc cały czas jest punkt sporny. Potencji być może złapie nam tutaj René. Widzimy, że od góry stara się od mostu go znaleźć. Pomóc swojemu teammate'owi, który leży na helikopterze i stara się cały czas trzymać punkt. W tym momencie zobaczył i udaje się go złapać, więc tym sposobem nice, mamy pierwszy punkcior dla naszej nowej drużyny, której jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy w tym turnieju. Więc wynikiem 1 versus 1 będziemy kontynuowali kolejną rundę. No, market jest naprawdę bardzo dobrze zbalansowany. Raczej nie będziemy mieli tutaj akcji typu 8-0. Będzie tutaj raczej walka web w web. Gdzie mamy 4, bardzo dobrze są przygotowane spawny i bardzo fair są moim zdaniem punkty kontrolne. I A i C są dość trudnymi do odbicia. Delikatnie mam wrażenie, że A jest delikatnie prostsze niż C. To jest tylko takie moje zdanie, bo na A jest mniej punktów, z którego można tak naprawdę wyjść na przeciwnika. Z C jest zdecydowanie więcej miejsc, więc trzeba na to zwracać uwagę. Jak potoczy się sytuacja, widzimy, że potencjał znowu będzie próbowało pilnować C. Paul i Peter i Patrick pomalutku zmierzają ku B. Paul będzie znowu tutaj wykrywał, czy przypadkiem ktoś nie robi pleców. Widzimy, że Salamander,
który no, ma już kilka fragów na swoim koncie, a dokładniej 6 i 7 frag. Przepraszam, to jest 6 frag w tym momencie, przepraszam. Nadział się na MK18 Renę. No i AD jest w tarapatach. Ninja jako snajper próbuje na daleko kontrolować sytuację i nawet Doc Holiday stara się kontrolować na daleko. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby zostawić AD samego przy B. Widzimy, że B zostało już odbite, więc V6 jest w całym komplecie. Można zresztą zauważyć, co się teraz stanie. Widzimy, że po cichutku próbuje wejść do helikoptera. Patrick jeszcze go nie widzi. Próbuje kontrolować całkowicie. O, i zauważył główkę, ale to jest jego teammate. Już myślałem, że będzie próbował atakować. A AD cały czas schowany w helikopterze będzie trzymał punkty. Widzimy, że cały czas, no, pomalutku V6 jest delikatnie w trudnej sytuacji, ponieważ nie wiedzą za bardzo, gdzie jest przeciwnik. W końcu udało się go podpalić. I przy okazji dobić M4, więc widzimy, że kontrola B jest tutaj pięknie wykonana. Potencji musi niestety zrezygnować z C i iść dalej. I to może być duży przypadek, jeżeli za moment od pleców okaże się, że... Nie, jednak Paul, myślałem, że będzie próbował iść na C, kiedy Potencji rezygnuje z C. Widzimy za to, że wykonywany jest push na A. Potencji zgarnia kolejny frag, tym razem z AKM-a. No i mamy akcję, Doc Holiday próbuje odbić punkt A. Widzimy, że już zbliża się cały team V6, żeby mu przeszkodzić tym, ale Patryk ginie! No i teraz może być nieciekawie, ale udało się odbić, utrzymać swój punkt. Przez co team MC nie będzie miał fali odrodzeń, ale za to Potencji korzysta z okazji, że jest już jedyny w swojej drużynie i próbuje odbić B. Widzimy to na dole ekranu, że jest już połowa odbita, niestety nie udaje się. Tym sposobem mamy... Mamy kolejny punkcior, tym razem wygrywa V6, więc 2-1. Tak wygląda sytuacja jak na razie. Virtus Pro nie gra w Insurgency! To nie CS! Skandal! Należy powołać komisję. Wygląda jak CS, bo to jest ten sam silnik. Natomiast gra jest całkowicie inna. Zobaczymy, co tym razem wykombinują chłopacy. Czy MC wyrównają? Czy będzie 2-2? Jak na razie wydaje się być w miarę standardowe rozstawienie. Widzimy, że znowu Potencji zmierza ku C. Ninja go będzie delikatnie supportował, więc wyczuwa jakiś tutaj ewentualny problem, gdyby próbowała drużyna wykonać jakiś efektywny push na C. Widzimy, że Paul pomalutku się zbliża do tej... do tej miejscówki na plażę. Raczej się Ninja i Paul nie spotkają, tak mi się wydaje. Oj, jest okazja na to, przed Paul! Spóźnił się Paul, jego refleks pokazuje, że jest dobrym szachistą. Niestety ginie Paul! I tym sposobem mamy już obciętą drużynę o kilku graczy, dokładnie jest już 4-4. AD trzyma B, choć wie, że tego punktu w ogóle nie odbija. No, niestety jest 2-1. Aktualnie Patryk jest jedyną osobą, która trzyma B. Widzieliśmy, że tutaj Peter rezygnuje. Zauważył, usłyszył przeciwnika. Jest frag M4-1 w użyciu przez Petera. No i robi się nieciekawie. 3-4. Widzimy, że Doc Holiday próbuje zrobić jakąś tutaj flankę i podejść na to A, spróbować wybawić swoją drużynę, uruchomić im respy. Czy uda mu się znaleźć przeciwnika? Widzimy. O, dostał sygnał, że punkt jest odbijany, więc w tym momencie... Oj, Michael dał radę za... przewidział, gdzie może być przeciwnik. Więc pomalutku tak się nieciekawie. AD... No, troszeczkę mu się udało ten punkt odbić, ale jest już sporny. Jedna osoba trzyma go, a jest nim oczywiście Patryk. Patryk nie widzi buta. Ja to widzę po lewej stronie ekranu. Oj, zauważył w tym momencie, że jakiś tam adidasek sobie leżał na helikopterze i zostaje zdjęty, więc B został pięknie obroniony. Potencji po raz kolejny wychodzi na most. Udało mu się zgarnąć fraga AKM-em. No i mamy 1-2. Robi się ciekawe. To już jest akcja, która będzie potrzebowała Oscara, jeżeli mam być 4. No, myślałem, że będzie jakiś efektowny push na jakiś punkt kontrolny, jakieś terytorium, żeby móc wybawić swoją drużynę, a tyle jednak udało się Patrykowi znaleźć przeciwnika, więc tym sposobem mamy 3-1 dla V6 jak na razie. Siemanko, Milo. Co teraz? Jak potoczy się dalej rywalizacja? Widzimy, że Team MC, który, no, powiedzmy sobie szczerze, pingi mają spore, serwer jest europejski, pingi są dość spore, ponieważ jest to drużyna z południowej Ameryki. Musi sobie jakoś inaczej poradzić, musi wymyślić jakąś inną taktykę po stronie rebelii, jak zagrać
Widzimy na mapie taktycznej, że pomalutku znowu mamy chyba podobne zestawienie. Potencje ninja zdecydują się pójść na AC. Michael będzie znowu próbował utrzymać A. Widzimy, no, chyba jest troszeczkę za wcześnie, żeby tego smoka rzucać moim zdaniem. No i robi się ciekawie. Tutaj na przykład Paul próbuje robić od pleców. Wejść na komisariat. Obserwuje sytuację. Niestety ninja go złapał, więc Sweet Home Salamander będzie być może za moment znajdzie nam tutaj Petera, którego zresztą widać na mapie. Co tutaj się wydarzy? Będzie pik? Jest! Udało się go znaleźć, więc mamy frag. Na spokojnie jak na razie. Team został wybawiony. Widzimy, że już nadbiega Paul. Zrespiony. P zostało odbite. Ninja być może za... Oj, znalazł! Udało się. Ninja eliminuje pola. Więc będzie robił od pleców Patik. Cały czas próbuje utrzymać punkt. Wie, gdzie jest przeciwnik. Zobaczył Nade'a. Więc akcja się dzieje teraz z góry na dół. Patrick lekko oberwał. Przypominam, że w tej grze ciężko jest powiedzieć o regeneracji zdrowia, jeżeli mam być szczery. Jakaś jest, ale bardzo minimalistyczna. Więc Patrick dość osłabiony będzie starał się zareagować jakoś inaczej. Widzimy, że Patrick robi jakąś rotację. Chyba wie, że ninja pilnuje plecy, więc być może Patrick będzie próbował się tutaj zorganizować, żeby go zabić. O, ale on wie, gdzie on jest! Nie zauważył! Cóż za błąd, nie udało mu się go znaleźć. Próbował odejść od pleców, wiedział, że jest jeden z przeciwników na tym zielonym moście. Próbował zrobić od pleców, no i nie udało mu się. Tym sposobem zostaje Michael, 1 versus 4. Widzimy, że no jest ciężko, B zostaje odbite, jest już 1 versus 5. Drużyna została wybawiona, teraz udało mu się znaleźć jednego z 1 versus 4. Czy Michael to ugra, czy będzie ace, czy wybawi swój team? Widzimy, że punkt B zostaje odbity, jest 58 sekund do końca. Już ktoś zmierza od punktu A do niego. Być może ninja będzie próbował odbić ten punkt, albo się skupić na tym, żeby wyeliminować jednego przeciwnika. Nie, jednak jest punkt odbijany, widzimy, że A jest kapowane, B jest kapowane, więc być może nam się za moment rozgrywka zresetuje. Widzimy, że bardzo tak taktycznie i statycznie wstrzymał MC ten punkt, więc tym sposobem mamy znowu akcję 5 versus 4. Za moment będzie 5 versus 5, widzimy, że drużyna zostaje zrespiona. Ninja trzyma punkt, udało się odbić A, więc również potencjał zostaje wybawiony i mamy znowu reset, tak jak naprawdę rozgrywki, jest 5 versus 5, 25 sekund do zakończenia tej rundy i robi się raz naprawdę ciekawie. Widzimy, że Michael ma problemy z utrzymaniem B, dwie osoby są już na punkcie, próbuje pomóc mu Paul z góry, nie wie, że jest ktoś schowany, dopiero teraz wychodzi mu z helikoptera, nie zauważył go, jest zdjęty i Sweet Home Salamander zdejmuje kolejnego z graczy V6. 5 sekund do rundy, do końca rundy. Patrick próbuje odbić A i wybawić swój team. Jest czas, mamy overtime, więc akcja toczy się do sytuacji, kiedy wszyscy są wyeliminowani albo dopóki dwa punkty zostaną odbite. Widzimy, że A jest utrzymane, ale B jest tracone, więc szybciutko muszą się pośpieszyć panowie z V6. Patrick jest najbliżej, żeby utrzymać punkt. Ajajaj, udało mu się w ostatniej sekundzie wtargnąć na punkt i utrzymać, więc teraz się robi bardzo groźnie sytuacja przy B. Widzimy, że Paul pomalutku będzie próbował się przygotować na punkcie potencji, stara się zaatakować tory, nie udaje się, być może zgarnie tej fraga z Nade'a, nie udało się, więc teraz mamy cap od Patryka. Jeżeli uda im się odbić to B, to mamy wygraną rundę, dokładnie tak, piękny overtime w wykonaniu V6. Udaje im się, no, po dość ciężkiej sytuacji Michaela, kiedy mieliśmy, powiedzmy sobie szczerze, 1 versus 5, udaje mu się odbić punkt. Dziwne podejście ze strony, moim zdaniem, drużyny MC, żeby zdecydować się na dość taką statyczną postawę przy utrzymaniu tego B. No, to było piękne. To mi się naprawdę podobało. Widzimy, że jak na razie setupy loadouty raczej nie zmieniają gracze. Więc przechodzimy do rundy szóstej. Wynik 4-1, jak na razie. No i co tym razem mają do powiedzenia gracze V6 oraz Melivor Capensis? Widzimy rozstawienie, że znowu podobnie potencji ninja próbują pilnować C, Michael będzie próbował trzymać A, Paul i Peter zmierzają ku B i być może Peter za moment znajdzie jednego z przeciwnika, dokładnie Salamandrę. O, niepotrzebnie zmienił pozycję, Salamander jest już w tym korytarzu, więc być może... A, taki push, okej, taki pick. Salamander się chyba spodziewa, że ktoś może być na górze lub na dole. W tym momencie udaje mu się złapać Patryka, więc myślę, że Peter będzie chyba... Nie, on nawet nie próbuje agresywnie się wychylić. Nie spodziewa się tego, że może ktoś być z góry, ze schodów. Widzimy, że Salamander trzyma już górny most. Jest frag.
René zdjęty, ładnie złapany, typowa taka pozycja, jeżeli mam być szczery, przy odbijaniu punktu ze strony agentów. Mamy kolejny atak, Peter zdejmuje Salamandrezem, 4-1. No i mamy sytuację 2 versus 3. Ninja zaczyna robić plecy, jeszcze udało mu się znaleźć przeciwnika. No i robi się już nieciekawy. Michael, nam zostaje 1 versus 3. I być może czeka nas podobna sytuacja, co mieliśmy przed chwilą. Być może. Próbuję znowu odbić B. Widzimy, że B jest kapowane przez drużynę MC, przez naszych żółtków. I co teraz? AD ładnie trzyma. Trzyma sam, zdejmuje. Proszę bardzo, jest ugrana runda. 4-2. Jak na razie prezentuje się sytuacja w tym meczu. Aż sobie włączę muzyczkę z gry, bo jest bardzo klimatyczna. Mam nadzieję, że na spectator może będzie ją słychać. Zobaczmy, jak tym razem zdecydują się drużyny. No to było dość ciekawe posunięcie, żeby odbić ten punkt. Podejść tam Ninja próbował od tyłu. No coś niesamowitego, jeżeli chodzi o zagranie taktyczne ze strony drużyny MC. Co tym razem panowie mają do powiedzenia? Czy V6 znajdzie na to jakąś kontrę? Czy uda im się w tej rundzie coś innego zorganizować? Widzimy, że troszeczkę inaczej gra V6. Patryk i René trzymają się raczej górnej strefy. Doc Holiday próbuje... nadział się na Michaela. Ninja zauważył jednego z graczy V6, więc od razu próbuje pomóc swojemu teammate'owi z drugiej perspektywy. Tym razem widzimy, że Salamander... i nie zauważył na czas. I jest jeszcze jeden frag. Peter, piękny frager. No i AD. Cóż za pik, co on tu w ogóle za choke point znalazł do zabijania? Wow. Robi się nieciekawie. Jest 2 versus 4. AD jest sam. Punkt jest sporny. Potencji nawet nie planuje mu pomóc. Boi się o ten punkt, boi się o C. Widzimy, że AD raczej ma pewność, że ktoś jest już na zielonym moście. Jak na razie mapa nie prezentuje nam za wiele. Peter chyba decyduje się spróbować sprawdzić, czy kogoś nie ma na C. Patrick cały czas utrzymuje punkt sporny z AD. Nie widzi go, nie widzi, gdzie on jest. Nie znają swoich położeń, nie wiedzą, gdzie są, nie usłyszeli się jeszcze nigdy. Więc trzymają, grają na czas, no niestety zginął, zostaje Potency jako jedyny z Team MC, który no, będzie miał problem. V6 zostaje w tym momencie zrespiony, punkt został odbity, więc ma 1,5 minuty na to, żeby coś z tym zrobić. Albo wyeliminować wszystkich, albo skapować punkt. Teraz mamy... nie udało się! Nie udało się, był jednak wolniejszy, Renes go pięknie zgarnia, więc mamy punkt short dla... drużyny V6 i rozpoczyna się runda 8 przed nami. Akcja się robi coraz bardziej... mógłbym w pewien sposób powiedzieć chaotyczne. Granie na czas nie jest tutaj za bardzo dobrym taktyką, ponieważ może dojść do sytuacji, że ktoś przykładowo robi nam plecy, albo ktoś próbuje, albo cała drużyna próbuje nas oflankować z wszelkich możliwych stron, co powoduje, że jest naprawdę ciężko tutaj coś zrobić, tym bardziej, gdy jest się sam. Jest się sam, to trzeba moim zdaniem robić run and gun, jak w Call of Duty. Trzeba po prostu lecieć na pałę i próbować walczyć o przetrwanie, ewentualnie stanąć na punkcie i go trzymać tak długo, jak tylko możliwe. No, była ciężka postawiona sytuacja dla Potencji, więc nie udało się niestety wykierować drużyny. Jak teraz po tej sytuacji widzimy, że dość agresywnie tym razem, proszę bardzo, rezygnują całkowicie z C. Ninja jest już przy punkcie B. Nie udaje mu się zdjąć. Paul go zgarnia, Potencji próbuje zaatakować. Jest tutaj już Michael, na niego czeka. AD od innej całkowicie perspektywy, tym razem od marketu, czy będzie próbował przejść na magazyn. Paul, wow, V6 teraz pięknie tutaj wara, 5 versus 3, punkt zostaje odbity, zostają zrespieni przeciwnicy. A im widzimy Mołotow, który nie zostanie wykonany, niepotrzebnie tak blisko podchodził. I mamy teraz sytuację run and gun, Potency ginie, pięknie utrzymany punkt B, AD zostaje jedyny. Na 2 minuty, 1 versus 4, to może być ciężkie, no on jedyne co może w tym momencie zrobić, to jest próbować odbić A. Jest największy potencjał w tym, ponieważ tutaj jest tylko i wyłącznie Michael, tylko że Michael patrzy z całkowicie innej perspektywy niż AD, więc może dojść do sytuacji, że za moment Michael padnie. Widzimy, że jest zmiana, chyba zauważył, że dokonano poślizgu, ale ma AD plecy i tym sposobem V6 zgarnia kolejną rundę i to jest ostatnia runda przed zmianą stron, 6-2, za moment. Podmienimy stronki, więc teraz V6 będzie Rebellion, natomiast MC będzie po stronie agentów. Mamy 35 jeszcze sekund, musimy poczekać na to, aż drużyny sobie skustomizują klasy.
Możemy szybciutko podejrzeć statystyki. Widzimy, że Salamander, piękny frager, 15-7, świetny slayer, 1 OBJ. Renan niestety nie popisał się za bardzo swoim OBJ 0, niestety kapów. Patryk aż 7 kapów, to jest coś niesamowitego. Po statystykach jakoś nie za bardzo to widać, żeby być dobrymi slayerami V6, ale jednak oni mają to taktyczne myślenie na odbijanie punktów i otrzymywanie danych spotów. Fantastyczna robota ze strony V6. Klasy widzę, że już pomalutku są już gotowe i skustomizowane i możemy przejść do rundy numer 9. Zamiana stron. Czy tym razem V6 pokaże swoją dominację na markecie? Zobaczymy. Jakie tym razem będzie rozstawienie? Czy będzie dwóch na C? Widzimy, że Patryk decyduje się kontrolować C. Peter, Paul i Michael chyba będą B. Widzimy, że Paul znowu tak bardziej z całkowicie innej perspektywy, bardziej od środka B próbuje coś zrobić. Ale proszę bardzo, Ninja i Potensi próbuje zaatakować komisariat. Będą obserwowali plażę, czy przypadkiem tutaj kogoś nie ma. Widzimy, że mamy jeszcze taką dość ciekawą sytuację. Spotka się Renę i Renę zabija Ninja. Więc tym sposobem robi się dość nieciekawie. Potensi zauważył teraz przeciwnika, próbuje go zdjąć. Udaje się zdjąć z M16. No i co teraz się wydarzy? Jak na razie zwraca 4 versus 4. Salamander chyba był AFK, bo źle patrzył na przeciwnika. Więc punkt B został odbity. Zostało już tylko A drużynie V6 V6 do odbicia. Nie decydują się. Zobaczcie, pomarańczowe kółka, widzimy, że oni nie próbują odbić A. Oni nie próbują wygrać rundy przez odbicie wszystkich punktów. Teraz widzimy, że Peter bardzo ciekawie utrzymuje posterunek. Zobaczcie, potencjał jest na górze, Peter jest na dole i punkt jest sporny. Widzimy, że pasek się nie rusza, więc teraz potencjał będzie próbował, no musi zejść na dół. No, Peter mu nie odpuści, on gra na czas. Nie pozwoli mu, żeby drużyna MC mogła bez problemu odbić punkt i odradzić swoją drużynę, więc będzie mocne trzymanie. Również B jest utrzymane. Widzimy, że jest Doc Holiday, który trzyma punkt, ale ginie w tym momencie, więc niestety nie udaje się tego punktu skapować. Michael cały czas kontroluje B. Zostaje AD, który cały czas pilnuje swojego punktu defensywnego, czyli A. No i ta sytuacja pomiędzy Potency i Peterem robi się nam naprawdę dość ciekawa. Przy B jak na razie się nic nie będzie absolutnie działo. Cała akcja sprowadza się do tego, kto pierwszy wyjdzie, kto jednak zaryzykuje na tym, żeby ten punkt C odbić. Peter, no, nie, no on nie pozwoli na to, żeby ten punkt został utrzymany, żeby on został odbity. 50 sekund, no musi coś zrobić. Coś muszą zrobić, bo to może trwać nieskończoność w tym momencie. A robi się nieciekawie, który z nich wychyli. Który z nich pokaże. Zobaczcie, Rene już coś tam próbuje skanować. On wie, on dostał info od Petra, że jest ktoś na górze i musi go znaleźć, więc pomagają mu teammate'i, pomalutku rezygnują z B. AD cały czas próbuje kontrolować A, co jest dla mnie bardzo dziwnym podejściem, ale wiem, że starają się po prostu utrzymać A, żeby przypadkiem nie przegrali, ale widzimy, że Fistik nawet nie stara się odbijać tego punktu, więc teraz Rene chyba spróbuje zrobić run and gun na jednego z graczy MC i czy mu się uda spikować. Jak na razie na cichacza próbuje podejść, zobaczmy to może z perspektywy potencji, czy on będzie szybszy tą M16, czy uda mu się zgarnąć fraga. Nie! Jednak nie! Więc tym sposobem czas dobiega końca i mając dwa odbite punkty, V6 zgarnia punkciorek, więc mamy 7 do 2 jak na razie, proszę Państwa. I przejdziemy za moment do rundy numer 10. Tego starcia jest to półfinał ESL Insurgency Community Cup pomiędzy drużyną V6 oraz Melivora Capensis na mapie Market. No, to było dobre posunięcie z V6, żeby jednak Peter ewidentnie chyba dał znać swoim kolegom, że ej, ja nie próbuję pikować, ja nie chcę stracić tego punktu, niech ktoś mi pomoże. I widzieliśmy, że Rene skoczył, run and gun zrobił, potem cichutko pikowanie, udało mu się znaleźć, gdzie jest przeciwnik. Jak teraz potoczy się sytuacja, jak na razie dość podobnie widzę, decyduje się podejść drużyna MC. Ninja, Sweet Home próbują trzymać B. B jest w tym momencie sporne, jest po jednym graczu z każdej drużyny na punkcie. Pomalutku będą zapełniać ten punkt większością graczy, żeby móc znaleźć potencjalnego przeciwnika. Teraz Holiday prawdopodobnie stanie zdjęty przez Renę. Mamy kolejną wymianę ognia. AD zabija Michaela i Peter zdejmuje Ninja. Potencjał zaraz próbuje utrzymać A. AD tym razem zmienia swoją perspektywę, już nie jest defensywnym OBJ. Teraz on leci za OBJ, on gra push, on gra agresywnie, będziemy mieć B za moment skapowane przez Petra.
Więc widzimy, że Michael, który umarł dosłownie kilkanaście sekund temu, został wybawiony przez właśnie odbicie tego punktu. Mamy kolejny fraktem, razem AD zgarnia Renę. Peter zauważył, gdzie on jest, więc teraz AD musi zwrócić uwagę, niestety ginie od ręki Paula. Więc mając dwa punkty odbite, Physics ma przewagę. Widzimy, że Speed Home próbuje walczyć o C. No i ładnie tutaj zagrał. Więc C myślę, że za moment będzie kapował. Dokładnie tak, ale on nie wie, z której dokładnie miejscówki nadchodzi Team V6. On się nie spodziewa, że cała drużyna próbuje odbić punkt. Widzimy, Peter próbuje zrobić run and gun. Jeszcze nie zobaczył tej lufy w kol... Nie zobaczył! What the fuck? Co tu się dzieje? Salamander ładnie się schował, prawdopodobnie w jakimś cieniu, może dlatego nie zobaczył, ale punkt jest nadal sporny. Widzimy, że Paul trzyma dół. Salamander trzyma górę, więc nie pozwolą, żeby sobie puścić ten punkt, więc teraz mamy akcję 1 vs 1 pomiędzy Potency oraz Michaelem o punkt B. Czy uda się coś tutaj zdziałać? Czy Potency ma jakiś pomysł? Jak na razie próbuje zrobić chyba fake. Rzucił smoła. Smoke poleciał. Potency boi się chyba... wskakuje w smoła. Dobra taktyka. No i punkt już drugi jest sporny. Kto zgarnie? Kto tutaj zgarnie fraga? Michael? Tak, Michael zgarnia potencji, więc B jest utrzymane. No i sytuacja 1 vs 1, zostaje Salamander jedyny. W tym starciu 1 vs 2 ma 26 sekund na to, żeby coś zrobić. On nie może tutaj tyle kampić, on musi znaleźć pola. On musi znaleźć pola, który pomalutko zaczyna się wychylać do niego. No i być może znajdzie tutaj zaraz przeciwnika, czy będzie w Nie zauważył go dopiero teraz, dostał strzały i teraz wychodzą ofensywnie. I Sweet Home Salamander udaje mu się utrzymać to C. Być może za moment wybawi swoją drużynę i uda im się wygrać tą rundę, więc Michael teraz ma 5 sekund na to, żeby szybciutko tutaj wejść. Nie zauważy przeciwnika i tym sposobem mamy punkcior dla drużyny MC. Fantastyczne zagranie ze strony Salamandra. Cóż za piękne wykorzystanie czasu, timingu. Czas się rundy już kończył. Punkt już był prawie odbity. Wow. To było naprawdę fantastyczne zagranie z jego strony. Bardzo takie defensywne, statyczne, ale niesamowite, jak mogliśmy zobaczyć, efekty zostały w jego wykonaniu pokazane. Więc runda jest ugrana, mamy 7-3. Rozpoczyna się 11 już runda tego spotkania. Przypominam, że gramy first to 9 do 9. To może być ciężkie. Może być ciężkie. Szybciutko zacznijmy na tabelę. 19-8 Salamander. 7 OPJ Patrick cały czas. Wow. Statystyki pokazują swoje. Kto tu jest zabity, który jest Slayerem? No. I co teraz? Co się zdarzy? Ninja. Udało mi się zgarnąć Renę. AD. Na spokojnie będzie próbował za moment zrobić push na B. Chyba pozwoli przeciwnikom odbić ten punkt. Wiedzą, że tylko jednego gracza, dokładnie Renę, uda się odzyskać. Więc nie jest to jakaś wielka strata ten punkt. Holiday jest już na plecach, próbuje żółty most kontrolować. Widzimy, że ładnie jest wysunięty z lufą. Michael trzyma B. Holiday może za moment spotka tutaj jednego z graczy. Renę pomalutku zmierza w jego kierunku, może nie zauważyć, że po lewej stronie ktoś tutaj go flankuje. Dokładnie Ninja znowu robi jakieś sneaky biki od tyłu. Będzie próbował... On ma plan, żeby wejść na C. To jest moja taka koncepcja. Zobaczył przeciwnika, że ktoś ucieka i za moment zobaczył kolejnego i nie wykorzysta tej okazji. Miał już dwóch przeciwników na swoim promieniu widzenia. No i nie zobaczył jeszcze nikogo, nie udało mu się zniszczyć. Więc Ninja musi coś zrobić. Mamy sytuację 2 versus 3. AD dostał info, że ktoś jest na górze, więc powinien bardziej się skupić na właśnie pikowaniu górnego mostu. Ninja może najleś jednego z rywali. Tak, dopiero teraz udaje się zdjąć. Miał jakiś inny plan ewidentnie, chyba że na ten frag. No i teraz mamy jednego schowanego tam. Ninja chyba nie zauważył. Jest frag w wykonaniu pola i mamy punkcior dla V6, więc jeszcze jedna runda dzieli V6 od zwycięstwa i wejścia do wielkiego finału ESL Insurgency Community Cup. Runda 12 na naszych oczach, proszę Państwa. Czy to już będzie ostatnia starcie? Czy będzie ostatnia potyczka? Czy V6 zwycięży na tej fantastycznej mapie, jaką jest Market? Widzimy, że setup raczej niezmieniony. UMP, MP5, M16, M4 jest w grze. Więc rozpoczyna się runda 12. Być może jest to już match point, być może jest to już decyzyjna.
Zobaczymy. Jak na razie sytuacja w miarę stabilnie, standardowo. Peter Paul, tym razem Peter bardziej defensywnie postara się utrzymać to C. Potencji będzie trzymał A. Być może Ninja mu w tym jeszcze pomoże. Natomiast V6 stara się chyba całą... No, jednak dwie osoby będą próbowały utrzymać B. I chyba będziemy mieli jednego gracza na moście. Tak, jest to dokładnie Rene. Więc AD będzie próbował utrzymać punkt jako sporny. Widzimy, że nam ładnie tutaj migę na dole B. AD nie zauważył przeciwnika. To jest jakiś nasz bug? Patryk... What? What? AD, cały czas się patrzyłeś przeciwnika i go nie zabiłeś? What? Coś ty zrobił, człowieku. Ale zobaczcie teraz, Peter próbuje zrobić plecy, piękny frag, ale niestety od razu była karma wykonana przez potencjego. No i co teraz? No to było bardzo śmieszne posunięcie moim zdaniem. To było bardzo podejrzane. Zobaczmy, widzimy, że nagle tak w miarę spokojnie potencji próbuje znaleźć pik, gdzie znajduje się jeden z graczy V6. Będzie próbował rzucić chyba smoła. Oj, podskoczył, zobaczył przeciwnika i teraz będzie się zastanawiał, jak go zdjąć w jakiś prosty sposób. Patryk chyba będzie pomalutku zmieniał lokalizację, będzie się chował w smoku, żeby nie był takim prostym celem do znalezienia. No to jest dziwna sytuacja, moim zdaniem AD znajduje w smole. Piękny, pięknie wykonany frag. Więc mamy dodatkową rundę, jeszcze się odbędzie 8-4 aktualnie. Runda 13 nadciąga na nasze ekrany. Robi nam się delikatny comeback. Pan Lex pisze, Toren, czy widziałeś mojego mema na grupie z Dangerem? Nie. Zobaczę po meczu. Ajajajajaj. No więc V6 musi jeszcze jedną rundę nam ewidentnie tutaj zagrać i pokazać, że no i dobra, my już chcemy skończyć, już ma być 9-4, koniec. Ale widzimy, no nie niszczmy MC marzeń, bo ładnie teraz zrobili comeback. Jedna rundka ugrana. Zobaczymy, czy ugrają kolejną, czy wyrównają do 8-8. Zobaczymy. Jak na razie w miarę nietypowo, proszę bardzo, dość agresywnie na B próbuje V6, ale i również... Również tutaj zobaczcie Ninja i Potencji próbuje od A podejść na plecy. Wydaje mi się, że to jest ich taka ścieżka, żeby wyjść od tej strony. To Holiday znajduje jednego przeciwnika, udaje się zdjąć, ale od razu jest karma, Michael go zabija, Paul jest blisko B, również Rene kontroluje od mostu. No i co teraz, Potencji? A spokojnie, po cichutku. On chyba wie, że tam jest przeciwnik. Właśnie rzucił Nate. Nie wykonał się potencji, nie zauważył, że jest przeciwnik. Czy udało mu się zdjąć? Tak, udało się. Rene zdjęty, zostaje już tylko jeden, jest to Paul. Punkty zaczęły być kapowane, B jest kapowane. Za moment od potencji. Potencji chyba nie jest do końca pewny tego, czy wejść na ten punkt. Na razie jest sporny, więc teraz zaczyna odbijać. Teraz już wie, po paseczek zaczyna iść. Więc Team MC być może będzie za moment zrespiony i wybawiony, jeżeli B zostanie odbite. Paul musi coś teraz zrobić, on musi znaleźć przeciwnika, on musi go zdjąć. On nie może pozwolić na to, żeby punkt został odbity, więc widzimy, że jest teraz sporny. Paul jest w tarapatach. 1 versus 2. Może być ciężko, ale jest to wykonalne. Niestety ginie, więc tym sposobem Security zgarnia kolejną rundę. Mamy comeback 8-5, jak na razie dla MC. Bardzo dobrze, agresywnie wykonana akcja ze strony MC. Tym sposobem musimy mieć rundę numer 14. Czy dojdzie do sytuacji 8-8? Czy będzie dogrywka? Czy będzie overtime? Zobaczymy. Jak na razie nie wydaje się to być zbyt przyjemne dla V6. A bardziej przyjemny dla Melivory. Zobaczmy. Co tym razem panowie mają w planach? Proszę, pomalutku zmierzają. Zobaczmy jeszcze raz tabelę wyników. Salamander cały czas pokazuje, że jest dobrym zabijaczem, dobrym fragerem. 22-10, potencji 14-10, 15-4 Paul. 8 kapów Patrick ma na swoim koncie. Widzimy, że raczej tutaj MC raczej słabo skupia się na odbijaniu punktów. Jeżeli już coś odbijam, to mało. Natomiast mają bardzo dobrych slayerów w swoim teamie. Gorzej jest z V6, która jest całkowitym jakby zaprzeczeniem. Mniej fragują, a więcej odbijają punktów. Bardziej grają taktycznie pod kątem ewentualnego pozycjonowania graczy. Widzimy, że teraz Michael, piękny frag z MB40 na potencji. B jest kapowane przez Patryka, więc Sweet Home Salamander powinien coś teraz wykombinować. Co by tutaj to zrobić? Widzimy, że V6 zostało teraz zrespione w całości. Mamy 5 versus 3.
Co on tu wykombinuje? Adi nie spodziewa się tego, że mamy tutaj kolegę Petera, który może za moment zobaczy czapeczkę. Oj, zobaczył! Niepotrzebnie! Niepotrzebnie włączył kucnięcie. I Pse zostaje pięknie obroniony. Zostaje 2 versus 4. Ninja próbuje całkowite plecy im robić. Jest na ryspie przeciwników. Sprawdza, czy przypadkiem kogoś nie ma na B. Teraz zobaczył, że ktoś jest. Wow! MP5! Cóż za atak na daleki dystans. No i Salamander trzyma B. Niestety punkt jest sporny. Jest tutaj Patryk, to jest bardzo blisko. Patryk ginie! I zaczyna się robić nieciekawie. Tym razem B jest odbijane. Być może będziemy mieli MC całkowicie zrespione. René musi zareagować. On musi wyjść. Zobaczył? Nie zobaczył jeszcze nóg, że jest jeden z graczy po lewej stronie. Oj, to się źle skończy. To się źle skończy. Jest kolejny frag. Ninja pięknie fraguje na daleki dystans. I tym sposobem B jest odbite. Cały team MC jest odrodzony. I zostaje nam już tylko i wyłącznie Peter. 1 versus 5. I to jest najpiękniejsze w tym trybie. Ta niesamowita nieprzewidywalność sytuacji. Było już pokazane. Dobra, dobra. V6 ma wielkie szanse na wygraną. A tu proszę, cap się odbył. Paul. Ajajaj, ciężko było. No nie zobaczył tych nóg. Więc tym sposobem. Tym sposobem robi się dość nieciekawie. Jakie dwa fragi! Udaje mu się skapować B! I mamy 2 versus 5. Tym razem poprzeczka się obraca na drugą stronę. Jest jeszcze bardziej podwyższona. Ninja próbuje znaleźć z tego sniper spota przeciwników. Jest jeden, jest dwa, jest trzy! Cóż za fantastyczna akcja! 25 sekund zostało do końca. Mamy sytuację 2 versus 2. Już jeden. Adi i Ninja versus Paul. Czy Paul da radę? Czy uda mu się wygrać tą dziewiątą rundę? Udaje mu się znaleźć przeciwnika. Jest 1 versus 1. 10 sekund do końca. Czy uda mu się odkapować B? Będzie raczej trzymał. Ninja już pomalutku zmierza w jego kierunku. Będzie próbował go znaleźć. 5, 4, 3, 2. Jeżeli on tego nie znajdzie, przegrywa rundę. V6 wygra. I niestety czas się skończył, mając 2 punkty kontrolne. V6 wygrywa dziewiątą już rundę, więc tym sposobem mamy GG. Wynikiem 9 versus 5 kończy się ten mecz, ten półfinał pomiędzy V6 oraz Melivora Capensis. Piękny był comeback, był fantastyczny akcja, ale ta runda zadecydowała o zwycięstwie. Wow! Gratki, wielkie gratki dla drużyn. Pora. A jeszcze Wam może szybciutko pokażę statystyki. 22-11 z Twitchem Salamander, Ninja 14-10. Tutaj z takich ciekawszych rzeczy warto zanotować, że Patryk miał aż 9 kapów na swoim koncie. Także super.